Długi bieg 2012. Pan Ryszard Trykowsko, zapraszam pana do nas. Jest pan prezes? Jest. Panie prezesie, jest pan szefem spółki celowej powołanej przez miasto, która będzie miała nadzorować budowę stadionu. Czy wszystko jest w porządku? Nie tylko nadzorować, ale dopilnować, żeby to było w terminie, o czasie wykonane. Jak do tej pory chyba wszyscy się przekonali, że zespół, który pracuje przy realizacji projektu i przy przygotowaniu do budowy, od dzisiaj budowy stadionu, realizuje to bardzo perfekcyjnie i myślę, że nie dajemy żadnych powodów ani społeczeństwa, ani miasto, żeby się na razie obawiać o ten temat. Myślę, że wspaniały zespół, który mam przyjemność kierować, są to młodzi, wspaniali ludzie, którzy chcą się zrealizować na tej inwestycji, co daje absolutną gwarancję zrealizowania obiektu o doskonałej jakości i właściwym terminie. Czyli nie ma żadnych problemów, absolutnie, zupełnie. Wszystko jest... Słyszałem, że jesteście w ogóle przed czasem. Te prace budowlane zaczynają się nieco wcześniej. Czy to prawda? To znaczy, zgodnie z harmonogramem powinniśmy w dniu jutrzejszym podpisać umowę z Wacozem, a za 2 tygodnie rozpocząć roboty. Także czyli mamy 2 tygodnie... 2 tygodnie mamy zyskaliśmy. I oby tak dalej trzymać. A więc zapraszamy prezesa firmy Wacoz do nas, pana Jacka Wickiego, no bo chcielibyśmy się dowiedzieć paru rzeczy. Jak to się stało, że pańska oferta wygrała? Dało się za... Wiem, że... Nie zdradzajmy sumy, za jaką... Ona jest znana. To są 102 miliony złotych, prawda? No ale były firmy, nie będę wymieniał nazwy, które proponowały, że wykonają te prace za 380 milionów złotych. No więc to jest szokujące, bo pan ze swoją firmą zrobi to prawie 4 razy taniej. No to dla miasta ważna rzecz. Przede wszystkim dzień dobry państwu. Że tu stoję i uważam, że jest to dla mnie zaszczyt być tutaj dzisiaj z państwem w tak ważnej chwili, jak jest budowa Baltic Arena dla miasta Gdańsk. Uważam, że jest to historyczna chwila nie tylko dla miasta, województwa, kraju, ale przede wszystkim dla firmy Wacoz, która wygrała pierwszy etap budowy Baltic Arena. Jeżeli chodzi o wartość 102 milionów, ta wartość była przez firmę, można powiedzieć, przez pół roku badana i w końcówce no, wyszła ta wartość. No, już szybciej wspominałem, że robiliśmy tutaj próbne badania na swój koszt, żeby po prostu być pewni tego, że ten projekt przez nas zostanie zrobiony. Nie ma żadnego zagrożenia? Nie będzie. Czyli skończy się na czas, czyli w czerwcu koniec prac budowlanych, melioracyjnych i tych gruntowych, ziemnych. Firma Wacoz postara się te prace zrobić w jak najszybszym czasie, zgodnie ze sztuką budowlaną. Brawo! Brawo, dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo za zaszczycenie naszą obecnością, swoją obecnością. Teraz zapraszam pana Adama Kiersza, ministra sportu, sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu, człowieka związanego ze sportem od wielu, wielu lat. Adam, witam cię serdecznie. Skoro minister jest w tak ważnym momencie w Gdańsku, to znaczy, że rządowi zależy na tym, czym ma być Baltic Arena. Bardzo zależy, miał być ze mną minister Żywiecki, ale niestety zmogła go choroba, ale trzyma kciuki za budowę stadionu Baltic Areny. Ja mam oczywiście emocjonalny stosunek do tego stadionu, bo jestem gdańszczaninem, no i byłem zaangażowany w jego budowę, jeśli można tak powiedzieć, od samego początku, najpierw jako doradca pana prezydenta Adamowicza, potem prezes spółki i członek Rady Nadzorczej. No teraz już tylko z poziomu Warszawy staram się wspierać ten stadion. Bo przypomnę, że ten stadion dla rządu jest ważnym. On w tej ofercie polskiej na przygotowanie euro był wizytówką tej oferty. To była najpiękniejsza projekcja stadionu na Euro 2012, stadionu na ćwierćfinał. I ten stadion uzyskał największe dofinansowanie ze strony rządu pośród innych stadionów budowanych przez samorządy.
Więc jestem przekonany, że to będzie nie tylko piękny i funkcjonalny stadion, że będziemy mieli wielką piłkę, a gwarantem tego jest profesjonalny zespół, który ten stadion nadzoruje, jego budowę, czy zarządza tym projektem. Dziękuję bardzo. Adam Giersz. Zapraszam do nas przedstawiciela PZPN-u, wiceprezesa Adama Olkowicza. Wiceprezes PZPN-u do spraw zagranicznych. Panie Adamie, często jeździ pan na Ukrainę. Ogląda pan stadiony na Ukrainie. Czy oglądając projekt Baltic Areny możemy mieć jakieś kompleksy w stosunku do Ukraińców? No nie możemy mieć kompleksów, podobnie jak Ukraińcy nie mają kompleksów wobec naszych projektów, a w ogóle serdecznie państwa witam nad Polskim Morzem. Dzień dobry. Nie będzie tu rywalizacji w projektach, nie będzie też rywalizacji w koncepcjach architektonicznych. Rywalizacja będzie jedynie z jedynym naszym rywalem od 18 kwietnia 2007 roku, czyli nieubłaganie upływającym czasem. Ale ja chcę powiedzieć o innej rzeczy, jeśli można. Proszę Państwa, gdy ogłosił Polski Związek Piłki Nożnej, ogłosił informację, że zaprasza miasta, aby zgłaszały się, by deklarowały swą chęć bycia gospodarzem, jednym z gospodarzy Euro 2012, pierwszy dokument datowany 30 listopada 2004 roku wpłynął od prezydenta Adamowicza z Gdańska. Także Paweł, pamiętamy o tym i leży to w godnym miejscu w dokumentacji Euro. Natomiast o Ukrainie, proszę Państwa, no 10 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie takiej struktury UEFA, która nadzoruje budowę, czy przygotowania bardziej, wszystkie przygotowania do Euro. Po raz pierwszy nikt nie mówił, czy zdążycie, czy dacie radę, czy macie pieniądze, czy potraficie. I chciałoby się utrzymać właśnie taki ton przekazu społecznego, że wracamy już z tej okresu niepewności, wracamy na normalną pracę, na normalne realizacje projektów, planów, harmonogramów i to będzie dzisiaj najważniejsze. I to dzisiejsze, wasze święto, gdańskie święto, jest tego najlepszym potwierdzeniem. Dziękuję. Adam Olkowicz, wiceprezes PZPN, prezesa spółki 2012, pana Marcina Herre. Panie prezesie, ważny moment na tym przystanku Droga do Euro 2012. Czy zgodzi się pan z tym? Dzień dobry państwu. Ja myślę, że po pierwsze gratuluję dzieciom za wspaniałe prace, bo to myślę, że też ważne, że przy tym projekcie tak wiele różnych inicjatyw. Ważny, to już o czym powiedział pan prezydent, ważny dzień dla Gdańska, ważny dzień dla tych wszystkich osób, które aktywnie się przyczyniały, żeby ten dzień dzisiaj nastąpił. Wiele ważnych dni przed nami w tym projekcie, dużo jeszcze ciężkiej pracy i myślę, że wszyscy razem, jak tutaj jesteśmy, będziemy się spotykali przy kolejnych ważnych momentach, przygotowaniach do Euro. Także gratulacje wielkie i myślę, że zaraz po otwarciu wracamy do pracy, bo jeszcze ona przed nami. Dziękuję bardzo.